Jesteśmy w Częstochowie przy ulicy Kosynierskiej 7. Za nami w tle upiorna kamienica, w której rozegrał się dramat dziecka. Dokładnie rok temu zdjęcie tej kamienicy obiegło całą Polskę i napłynęły też wstrząsające informacje o tym, że 8 maja po 35 dniach walki o życie zmaltretowany Kamilek. Winni tej tragedii do tej pory nie zostali ukarani. Ósmego maja, w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Kamilka, odbędzie się marsz. Będą w niej uczestniczyć najbliżsi, w tym siostra Kamila, Magdalena. Będziemy z nią rozmawiali. Ja byłam przerażona tym zdjęciem, jak mi tata wtedy przesłał w tej karetce, jak zobaczyłam Kamila w jakim jest stanie. Ja po prostu byłam w takim szoku, ja nie wiedziałam po prostu, czy ja mam płakać, czy ja mam jechać do ojca, się zwolnić po prostu z pracy i jechać. Nie wiedziałam po prostu, co mam robić. Tata mi tylko powiedział, że go przetransportowują helikopterem do Katowic i on tam pojedzie też. Tyle, że no lekarz mu tam powiedział, że nie ma sensu właśnie w ten dzień jechać, no bo oni tam będą go dopiero badać, sprawdzać i w ogóle w jakim jest stanie, więc tata pojechał chyba właśnie dzień później dopiero do tych Katowic, więc... Ale właśnie ja chyba nie pamiętam właśnie, czy o 3 właśnie w ten sam dzień udostępniłam ten post o modlitwie za Kamila, czy właśnie dzień później też. No byłam w takim szoku, że no nie spodziewałam się, że się stanie coś tak okropnego, tak strasznego. Wasze pożegnanie to było raz w szpitalu pani była, tak? U Kamila? No byłam u Kamilka raz, no ale właśnie no i tak się z nim nie spotkałam, bo wtedy mu się pierwszy raz serce zatrzymało, więc mnie nie wpuścili do niego, tak? Więc no niestety moje pożegnanie było z Kamilkiem dopiero na pożegnaniu w trumnie, dzień przed pogrzebem. Jak go zobaczyłam w tej trumnie, to po prostu nie wierzyłam, że to jest on, bo całkiem inaczej wyglądał, niż jak ja go poznałam, tak? Mimo, że był zapudrowany, zamalowany, to i tak było widać po prostu te oparzenia i te rany po prostu na tej twarzy. Te rączki takie połamane były, leciały po prostu w tej trumnie, nie chciały w ogóle leżeć jak powinny. Ja wtedy ojcu też właśnie jak weszliśmy, no to właśnie powiedziałam tacie, że no moje pierwsze takie wrażenie, powiedziałam tata, mówię, to nie jest Kamil. A on do mnie, no to jest Kamilek. Ja pamiętam jak zamknęli później tą trumnę, potem przyjechał jeszcze Fabianek właśnie, bo już byli w tej placówce, no to ta opiekunka ich tam przywiozła i po prostu, no tylko tak, żeby pożegnali Kamila, ale żeby go nie widzieli po prostu w jakim stanie, tak, żeby, no żeby go zapamiętali po prostu takim, jakim był, tak, bo mieliby traumy pewnie jeszcze gorsze, jak zobaczyli, jak wyglądał w tej trumience, więc... Później jak już właśnie pojechali, a Kamilka właśnie zabierali do auta, żeby go zawieźć chyba do kostnicy jeszcze, to ja tak krzyczałam, błagałam, żeby się obudził w tej trumnie, żeby nie odchodził. Kochałam go bardzo po prostu i tęsknię za nim. On bardziej po prostu jakoś moje serce urzekł. Nie wiem. Fabianek jest wyjątkowy, bo nie powiem, że nie, ale po prostu Kamil to był taki cud, mały cud. Od razu po prostu jak tylko zobaczyłam chłopaków, to Kamil do mnie przylgnął pierwszy. Więc od razu jakoś tak ja też do niego przylgnęłam. Po prostu od razu chyba jakoś poczuliśmy tą więź taką, mimo że po innych matkach, ale jeden ojciec i no taki u mnie zazdrosny i nie pozwalał nawet Fabianowi się do mnie przytulać. Ja mówiłam Kamilkowi, pamiętam, że powiedziałam, żeby nie robił tak Fabiankowi, żeby nie odpychał go, tak? Bo mówię, że to jest też mój brat, ja jestem jego siostrą i też mam nie prawo przytulać, tak? A Kamilek mówi, nie, ty jesteś moje, koniec, tak? No. Także no, bardzo był taki do mnie... Tak chyba, zostało. No, tak zostało. Jesteście na zawsze dla siebie. O, niestety na razie nie jesteśmy. Jak umrę, to może się wstawi do Boga za mną, żebym go chociaż mogła zobaczyć, jak już umrę po prostu.
bo ja to nie zasługuję na niebo. No może na czyściec, bo on to jest w niebie. Chciałabym po prostu chociaż go raz tego przytulić jeszcze i zobaczyć ten jego piękny uśmiech, te oczka, te jasne włoski. Kocham też Fabianka, no teraz tak coraz bardziej, odkąd właśnie się stało, co się stało z Kamilkiem, no to próbuję trzymać ten kontakt z Fabiankiem, jeździć do niego, odwiedzać go. No byłam właśnie ostatnio u niego w sobotę. Bardzo się ucieszył, trochę się powygupialiśmy, rower ma nowy, ktoś śmigał jak ta lala na tym rowerze, on bardzo szybko się na rowerze nauczył jeździć. Na rolkach się uczy też jeździć, nawet mu to idzie, jestem z niego dumna. Powiedziałam mu ostatnio właśnie, że jestem bardzo dumna. On tak, ja mówię tak, on madam. On jest po prostu też taki, no, też ma w sobie coś takiego, że no, czasami mnie denerwuje, bo jak to dzieci no, są denerwujące, bo czasami też coś nie pasuje, ale nie krzyknęłam na niego jeszcze, ani tym bardziej bym go nie uderzyła. Mówię do niego ostatnio, że bardzo go kocham. On tak na mnie spojrzał i mówi: Mada, ja ciebie też. Także no, to jest takie miłe, że mimo, że właśnie no, od urodzenia nie miałam z nimi kontaktu, no to ten Fabianek też jest za mną, tak? No, że właśnie no, nieraz jak gadam też przez telefon, jak ostatnio właśnie, jak mnie nie było w Częstochowie, no to właśnie z nim rozmawiałam chwilkę, no to mówi: Mada, ty tu? Ja mówię: no Fabianku, jak przyjadę? Mówię: to przyjadę do ciebie, tak? Bo mówię, nie mam mnie na razie w domku. Mówię, jak wrócę do domku, no to wtedy do ciebie przyjadę. I jak właśnie ostatnio byłam u niego, no to właśnie mówi: Mada, ty tu? Dużo, dużo, że długo u niego mam być. No i ja mówię, że nie ma problemu, że będę do wieczora, nie? No i w sumie jak wieczorem się rozstawaliśmy, to było mu smutno, no miał łezki w oczach. Ale mu powiedziałam, że przecież jeszcze przyjadę. Mówię, przecież nie mieszkam na końcu świata, tak? No wiem, co on przeżywa, bo ja będąc w placówce i jak matka mnie odwiedzała, no to ja miałam to samo, no. Że jak mama właśnie szła, no to dla mnie się wydawało, że ona jest na końcu świata, tak? Zanim na przykład minie tydzień mojej szkoły, żeby znowu na weekend przyszła do mnie, tak? I też płakałam, no wiem jak to jest, więc ja wyobrażam sobie, co Fabianek też przeżywa, no mimo, że on ma lepiej trochę, bo ma jednak rodzeństwo w tej placówce, no nie jest jednak sam jak palec, tak? No ja byłam sama, nie znałam tam nikogo za bardzo jak byłam, no później w sumie tak, no nawiązywałam kontakty z dziewczynami w placówce i w ogóle, ale no jednak to nie jest to samo, tak? No Fabianek ma i tam brata i siostrę, tak? Ostatnio ze znajomą rozmawiałam, to mówiła mi, że ja mam takie czasami wrażenie, że mi się to po prostu wszystko śni, bo tyle ja w swoim życiu sama przeszłam od dzieciaka, a tu nagle po tylu latach chciałam nawiązać kontakt z ojcem, nawiązałam. Dowiedziałam się o braciach, poznałam ich, no i taka tragedia po prostu, no. I po prostu czasami się pytam nawet Boga jeszcze, co on dla mnie ma. Co ja jeszcze przejdę w tym życiu? Czy ja już w końcu będę miała dobre życie? Czy jeszcze coś mnie po prostu strasznego spotka? Bo ja już psychicznie jestem wykończona tymi różnymi sprawami w moim życiu. Staram się być silna dla Fabiana, ale czasami mam naprawdę takie doły, że wolałabym po prostu zniknąć.